Sobota, godzina 19:30. Kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Dźwiny do Morza Bałtyckiego leży miasto kryjące wiele tajemnic. Przez 60 lat było częścią korony Polski, która pozostawiła po sobie w nim wiele śladów. Zaskakujący natomiast jest fakt, że miasto Ryga w jego obecnym położeniu nie zostało założone przez plemię Liwów, które zamieszkiwało te tereny, lecz przez biskupa Alberta von Buxhovdena dopiero w XIII wieku. Biskup Albert m.in. odpowiadał za budowę tej świątyni w 1225 roku. Niesamowity kawał historii. Polskie dziedzictwo, odcinek 11, sobota, godzina 22:00.